Dzień dobry, witamy Państwa ponownie na naszym spotkaniu. Tutaj Agnieszka Mitoraj-Hebel i Ewa Sikiengowska. Dzisiaj będziemy mówić o takich dwóch narzędziach, które są bardzo przydatne w pracy z dziećmi ze spektrum autystycznym. Powiemy mianowicie o kontraktach i o planach aktywności. Dowiedzą się Państwo dzisiaj, w jaki sposób można sobie troszeczkę pracę nad niektórymi zachowaniami i nad uczeniem różnych umiejętności właśnie za pomocą tych narzędzi. Co to jest takiego kontrakt? Kontrakt to jest po prostu umowa pomiędzy dzieckiem a osobą dorosłą, która określa taką zależność między wystąpieniem odpowiedniego zachowania, a dostępem do nagrody. Kontrakt zawieramy najczęściej na jakąś konkretną czynność albo na określoną jednostkę czasową, albo zawieramy kontrakty na tak zwane okazje specjalne. O co tutaj chodzi? Na konkretną czynność zawieramy kontrakt wtedy, kiedy na przykład zależy nam, żeby nasz uczeń w czasie lekcji miał spokojną buzię. To znaczy, żeby nie mówił tego wszystkiego, co nie jest potrzebne na lekcji. Na określony czas, to znaczy, że kontrakt może być zawarty na przykład na termin czasowy, jakim jest godzina lekcyjna w szkole, czyli 45 minut. Bądź kontrakt na odcinek, na czas, odcinek czasowy, jakim jest przerwa na korytarzu. A okazja specjalna to jest na przykład, kiedy wiemy, że wybieramy się z dzieckiem do kina albo do teatru, wiemy, że to jest dla niego dosyć trudne wydarzenie, no bo związane jest to, prawda, z zupełnie innymi zachowaniami niż w szkole. Więc przygotowujemy sobie taki kontrakt specjalny na to wyjście. Omawiamy wcześniej z uczniem, jakie są w ogóle zasady zachowania w takim miejscu. Przypominamy mu to i potem spisujemy sobie taką umowę, czego od niego oczekujemy w czasie tego pobytu. Pamiętajmy o tym, że na kontrakcie oprócz tego, że opisujemy sobie zachowanie, które nas tutaj interesuje, wpisujemy sobie także czas i informujemy dziecko, co jaki czas będzie kontrakt rozliczany. Zapisujemy też na kontrakcie nagrodę, rodzaj nagrody. I fajnie jest, jeżeli na końcu kontraktu jest podpis naszego ucznia, tak? Tutaj jakby, że on akceptuje to, co, na co żeśmy się umówili. Tą nagrodę oczywiście musimy pamiętać, że to musi być pula nagród ustalona wcześniej z rodzicami ucznia. Musimy mieć pewność, że te nagrody są zawsze dostępne, żeby nie było takiej sytuacji, że umówiliśmy się z uczniem na, nie wiem, na jakąś tam ulubioną gazetkę tygodniową, a nagle się okazuje, że mama oznajmia nam w piątek, że tej gazetki nie kupiła i nie ma tej gazetki i że zapomniała nam o tym powiedzieć, tak? Musimy bardzo pilnować, dlatego ten kontrakt może czasami warto też do podpisywania kontraktu włączyć rodziców, jeśli są tego typu sprawy. I wtedy uczeń się podpisuje i doskonale wtedy wie, na jaką nagrodę pracuje. Musimy też określić z uczniem, porozmawiać o tym, co jest konsekwencją niedotrzymania naszej umowy. Tak? Jeżeli uczeń nie spełni warunków kontraktu, to musi wiedzieć, że albo utraci swój przywilej, o który walczył, albo utraci nagrodę całą, albo utraci tylko część nagrody. Jeżeli pracuje na jakieś punkty albo żetony, no to musi mieć tą świadomość, że niedotrzymanie kontraktu powoduje, że utracił część punktów. To wszystko musi być jasne, zrozumiałe przez ucznia i musi być też bardzo konsekwentnie przez nas przestrzegane. Tak? Nie możemy sobie tutaj pozwolić na
na taką swobodę. A, to dzisiaj ci zalicza, jutro nie, tam jakoś to będzie. Po prostu bądźmy tutaj konsekwentni, to wtedy naprawdę ta metoda jest bardzo skuteczna i bardzo przydatna podczas pracy, szczególnie właśnie podczas pracy z uczniem w szkole. Może teraz powiesz, Agnieszko, pokażesz przykłady. Tak, ja za chwilę pokażę, ale tak mi się skojarzyło, ponieważ no, mam taką sytuację właśnie z uczniem, który jest na kontrakcie i też za chwileczkę jego kontrakt będzie pokazany. Niestety jest też tak, proszę Państwa, że jeżeli już ustalimy, że nagrodą jest na przykład słodycz, czego staramy się nie robić, bo wiadomo, że słodycze to nie jest akurat rzecz taka, którą chcielibyśmy nasze dzieci karmić, ale czasem się zdarza, że jest to jedyna rzecz, która naszego ucznia motywuje, to rodzice też muszą mieć świadomość, że ten słodycz to jest tylko nagroda za określone zachowanie, na przykład na terenie szkoły lub, jeżeli kontrakt obowiązuje w domu, na terenie domu. Nie może być tak, że na przykład pojawi się babcia i przyniesie czekoladowego Mikołajka, tak? Potem z okazji jakiegoś tam święta znowu coś tam się pojawi, a przy okazji zakupów dziecko wynegocjuje z nami batonik. Niestety to wymaga dużej konsekwencji i od nauczyciela, i od dziecka, dlatego i od rodzica, od dziecka wymaga dużego samozaparcia, tak? Dlatego też ustalając takie nagrody, zastanówmy się, czy jest realne przestrzeganie tego. Tak samo jak mój uczeń, który za nagrodę ma kilka minut gry na komputerze czy na tablecie, niestety kontrakt nie idzie za dobrze, dlatego że rodzice nie przestrzegają tej zasady. Jeżeli chłopiec jest u ojca, to ojciec pozwala mu grać na tablecie na przykład godzin, a jeżeli jest u mamy, to mama trzyma się kontraktu, więc generalnie ten kontrakt no, nie działa za dobrze, tak? W takich sytuacjach musimy renegocjować kontrakt i w takich sytuacji bardzo potrzebna jest nam współpraca z rodzicami. U nas w szkole bardzo często przy podpisywaniu kontraktu obecni są też rodzice, bo oni często też biorą odpowiedzialność za rozliczanie tego kontraktu na terenie domu, bo na przykład nie jesteśmy w stanie tego na terenie szkoły rozliczyć. I też to, co jest ważne i to, co często się zdarza w klasach integracyjnych, tam, gdzie uczniowie mają kontrakt, starajmy się, żeby zasady działania tego kontraktu znali wszyscy nauczyciele, którzy uczą w danej klasie. Bo może się zdarzyć przecież, że nie będzie nauczyciela wspierającego, natomiast kontrakt dalej zostaje i nie może być tak, że jak nie ma mnie w klasie, to nauczyciel, który przyjdzie na angielski, nie zaliczy dziecku lekcji na przykład, tak? Także zapoznajmy wszystkich nauczycieli, którzy mają do czynienia z naszymi dziećmi, z kontraktem. Jeżeli kontrakt dotyczy trudnych zachowań, u mnie w szkole często na radzie pedagogicznej wszyscy są zapoznawani z zasadami danego kontraktu. A teraz pokażę Państwu kilka kontraktów, takich przykładowych. Na pierwszym kontrakcie ucznia Karola mamy wyszczególnione trzy konkretne zachowania, na których nam tutaj zależało. Jest tutaj oczywiście wpisany, jaki nauczyciel był na lekcji, jaki to był przedmiot i trzy rzeczy, które nas tutaj interesowały, akurat w przypadku Karola. Byłem cicho i proszę zwrócić uwagę, że jest to bardzo jasno sformułowane. Uczeń wie, czego od niego oczekujemy. Mam być cicho, tak? I teraz, jeżeli uczeń był cicho w trakcie lekcji, otaczamy kółeczkiem słowo tak. Czasem się zdarza, że uczeń sam może sobie otoczyć kółeczkiem to słowo. Przepisywałem z tablicy i pisałem ze słuchu i znowu decydujemy tak czy nie jednak. I siedziałem na swoim miejscu, tak czy nie. Pod koniec lekcji, jeżeli uczeń ma wszystkie tak, otrzymuje pochwałę, no a jeżeli nie ma wszystkich tak, no to tej pochwały nie otrzymuje. Taka jest konsekwencja nieprzestrzegania zasad. Zwróćcie Państwo uwagę, że sformułowania są krótkie, raczej zrozumiałe i są sformułowane w taki, powiedzmy, pozytywny sposób. Następny kontrakt, jaki Państwo widzą na ekranie, to jest kontrakt na konkretną jedną lekcję, która sprawiała uczniowi kłopot. Była to gimnastyka korekcyjna i na tej gimnastyce korekcyjnej z uczniem umówiono się, że będzie wykonywał polecenia pana i znowu ma tutaj do zaznaczenia –
tak, będzie spokojnie i samodzielnie się przebierał, tak albo nie. Miał spokojną buzię, tak lub nie. I mówił tylko ładne wyrazy, tak lub nie. Jeżeli miał wszystkie tak, otrzymał nagrodę i tutaj na dole jest miejsce do wpisania, jaka to konkretnie miała być nagroda. I następny kontrakt, bardzo króciutki, taki już dotyczący konkretnych dwóch rzeczy. Dotyczy on zrobienia notatki na lekcji i znowu zaznacza uczeń, czy zrobił tą notatkę na lekcji, czy jej nie zrobił, czy zgłaszał się do odpowiedzi, czy się nie zgłaszał. Znowu był rozliczany za to konkretne zachowanie. Na następnej stronie zobaczą Państwo kontrakt w szkole, kontrakt dla ucznia, który na koniec dnia, już nie na konkretną lekcję tu się umawiamy, ale na cały dzień takich dobrych zachowań w szkole, uczeń otrzymywał za każdy zaliczony dzień kieszonkowe w kwocie z tego złoty. No ale po 20 paru dniach chodzenia do szkoły to już mogło się to troszeczkę nazbierać i te pieniądze mógł zwydatkować na taką nagrodę pod koniec tygodnia weekendową, na czas spędzony z rodzicami, na to, na co zdecydowali się, że będą taką atrakcję, którą zdecydowali się, że tego w ten weekend się odbędzie. No i tutaj mamy tylko jedną ważną rzecz, ponieważ to był uczeń, który lubił mówić niepytany, mówić w najmniej odpowiednich momentach. Jedyną rzeczą, o której oczekiwaliśmy od naszego ucznia, to było to, żeby słuchał nauczyciela. I mamy tutaj: słuchałem nauczyciela, tak czy nie. I za każdą lekcję dostawał albo tak, albo nie. Jeżeli miał wszystkie tak, to mógł sobie sam zaznaczyć słowo tak. I czy dostaje nagrodę, też zaznaczał tak lub nie i podpisywał się. To też jest dosyć ważne. No i ostatni kontrakt mojego ucznia Mikołaja, bardzo prosty, proszę Państwa, ponieważ to jest tabelka, która pokazuje kolejne lekcje. No, trudność tutaj z tym kontraktem polega na tym, że w kontrakcie Mikołaj ma zapisane, że słucha poleceń nauczyciela. I robi to, co reszta klasy. Tak? To jest bardzo tak może ogólnie, ale jednak słucha poleceń nauczyciela. I ten kontrakt, ponieważ Mikołaj no, nie jest zbytnio zmotywowany do chodzenia do szkoły i do pracy na lekcji, polega na tym, że co 15 minut dokładnie jest zaliczany fragment lekcji. Jeżeli Mikołaj otrzyma 3 plusy w czasie pierwszej, drugiej, trzeciej lekcji, po 3 plusy, to jest zaliczone każde 15 minut, lekcja jest zaliczona, to jest 10 minut grania na komputerze. Jeżeli znajdzie się wśród tych plusów chociaż jeden minus, Mikołaj nie otrzymuje ani jednej minuty gry na komputerze. No i tak to się toczy aż do końca dnia. Świetlica jest promowana dodatkowo, ponieważ w świetlicy no, troszeczkę się struktura rozjeżdża, bo nie ma takiej struktury jak na zajęciach, więc w świetlicy Mikołaj może zdobyć nawet dodatkowe 15 minut gry na komputerze. Od razu chcę uprzedzić pytania. Zazwyczaj dzieci w młodszych klasach, a to jest uczeń klasy młodszej, nie mają 6-7 lekcji. Jest to tak wpisane, gdyby się zdarzyło, że na przykład jest rewalidacja albo logopedia, to są takie dodatkowe bonusy dla niego danego dnia. Natomiast w świetlicy, gdzie nie ma struktury, Mikołaj ma dopisane te dodatkowe 15 minut, więc jednak sporo tego grania. Nawet nie wiem, czy nie przekroczyliśmy takiego pozytywnego, dobrego, korzystnego limitu dla takiej osoby, która ma lat 10. Ponieważ w świetlicy zdarzało się mu bardzo dużo trudnych zachowań i też zachowań agresywnych, więc stwierdziliśmy, że żeby go troszeczkę zmotywować, to więcej tych minut damy. Zresztą ten kontrakt ewoluował, ponieważ na początku każda lekcja była warta 5 minut, ale to nie było wystarczająco dla niego motywujące niestety, więc musieliśmy to zmienić. Także jak Państwo widzą, te kontrakty są bardzo różnorodne, no i też tworzone są w zależności od Państwa potrzeb i od potrzeb właściwie dziecka i od tego, na czym nam tak najbardziej w danym momencie zależy, bo przecież te kontrakty mogą się Ewo zmieniać, prawda? Oczywiście. Kontrakty są narzędziem, które jak najbardziej ewaluuje. Tak jak mówisz, dostosowujemy je do potrzeb, do sytuacji, która się zmienia w klasie.
klasie, w szkole. No dzieci dojrzewają też, robią postępy, no więc siłą rzeczy musi tutaj nastąpić zmiana. Ja chciałam powiedzieć, że w ogóle kontakt jest świetnym narzędziem, które umożliwia na znaczne odroczenie nagrody, tak? Bo gdy zaczynamy terapię z dzieckiem z autyzmem, to zaczynamy od tego, że każde pożądane zachowanie od razu nagradzamy, tak? Oprócz tej pochwały konkretnej, przeważnie na początku stosujemy jeszcze dodatkowe wzmocnienie, czy to w postaci jakiegoś smakołyku, czy zabawki ulubionej, czy chwili bajki na tablecie. A tutaj dziecko, które ma kontrakt, jest jakby o krok dalej już, tak? Te nagrody, ono sobie zbiera jakby punkty, żeby potem w jakiejś tam przyszłości otrzymać nagrodę. I tą przyszłością jest albo po wszystkich lekcjach ta nagroda jest, tak, do otrzymania, i to jest albo nagroda, którą daje nauczyciel w szkole, albo jeszcze bardziej jest odroczona i dopiero tą nagrodę otrzymuje od rodziców w domu, tak? Na przykład ma w dzienniczku czy w jakimś tam zeszycie do korespondencji wpis od nauczyciela, albo sam wpisuje i nauczyciel mu podpisuje, że dzisiaj zaliczyłem swój kontrakt. I jest podpis i on to pokazuje rodzicowi w domu i w ten sposób odbiera swoją nagrodę dopiero w domu. Są też takie dzieci, które przez cały tydzień pracują z kontraktem, a nagroda jest dopiero odbierana po 5 dniach nauki, tak? Można oczywiście tutaj ustalać, czy wszystkie 5 dni musi być zaliczone, czy wystarczą, że to będzie że to będą 4 dni, a jeden dzień dajemy jakby takiego bonusu, tak, że może coś mi się tam nie udać, więc ten jeden dzień odpuszczamy i wtedy po całym tygodniu dziecko odbiera jakąś nagrodę, co już pewnie będzie jakaś większa taka nagroda, czy jakiś przywilej, tak? Ja bardzo bym też zachęcała właśnie do, oprócz takich nagród, do takich przywilejów, to szczególnie w domu świetnie może funkcjonować. Przywilejem jest na przykład, że w dzień, kiedy mam swoje obowiązki, na przykład kiedy muszę rozładować zmywarkę, to przywilej polega na tym, że nie muszę tego robić, tak? Że ktoś zrobi to za mnie, rodzeństwo czy mama, tak? Przywilejem jest też na przykład w sobotę, że dostanę śniadanie do łóżka, tak? Przywilejem jest też jakiś super deser po sobotnim obiedzie, coś, co bardzo lubi dziecko. To są takie przywileje, które możemy sobie w domu ustanawiać i one fantastycznie funkcjonują, bo dzieciom bardzo zależy na czymś takim, one to po prostu lubią, tak? Z takich przywilejów, które mi przychodzą do głowy, to na terenie klasy dzieci uwielbiają w mojej klasie wycierać tablicę, tą białą. No właśnie. I to jest rodzaj przywileju. I tutaj jest już tylko rola nauczyciela, żeby wyłapać te takie rzeczy, które są dla naszych dzieci jakoś atrakcyjne i żeby to odpowiednio oczywiście wykorzystać. Ewo, czy jeszcze coś ci przychodzi do głowy o kontraktach, czy przechodzimy już do planów aktywności? Myślę, że przejdziemy do planów, ale jeszcze a propos przywilejów, przypomniałam sobie z własnego dzieciństwa, że kiedyś przywilejem było chodzenie po kredę, tak? Bo tablice były czarne czy zielone i potrzebna była kreda i to było wielkim przywilejem, kiedy nauczyciel pozwolił, wyznaczył daną osobę do przyniesienia kredy. Także szukajmy takich właśnie przywilejów i w ogóle takich rzeczy, które są jakby wydaje się oczywiste, ale one są czasami bardzo wzmacniające i nagradzające naszych uczniów. Chcemy jeszcze dzisiaj opowiedzieć o planach aktywności, tak? Jako też takie narzędzie ułatwiające. Może powiedz, Agnieszko, taki wstęp, w ogóle co to są te plany aktywności, bo to tak brzmi. Ty ładnie je pokażesz na slajdzie za chwileczkę, a ja tylko powiem Państwu, że tak jak przy kontraktach bardziej pracujemy na zachowaniach, tak przy planach aktywności zależy nam na tym, często zależy nam na tym, żeby wzmacniać pewne już poznane umiejętności, żeby zorganizować czas dziecku na ten taki moment, kiedy zaczyna brakować struktury. Na przykład kończy się lekcja, która ma strukturę, zaczyna się przerwa, która struktury nie ma i to dla naszych dzieci jest dosyć duży kłopot, ponieważ
ich umiejętność organizowania sobie samodzielnego czasu no, nie jest najlepsza. Wymaga treningu. I takie plany aktywności pomagają zorganizować sobie czas. Na tych nieszczęsnych przerwach, kiedy panuje totalny chaos i każdy robi nie wiadomo, wszyscy wybiegają, wyciągają śniadaniówki. Co ja mam ze sobą teraz zrobić, myśli sobie nasz uczeń. Ale też na przykład w zerówce zdarzają się takie momenty i to są bardzo takie trudne momenty. Na przykład swobodna zabawa. Nie wiadomo, co ze sobą zrobić. Tego osobiście doświadczałam, to obserwowałam u mojego ucznia. Celem nadrzędnym jednak tych planów aktywności jest to, że one zmierzają do takiego maksymalnego zbudowania samodzielności w naszych uczniach. Takiego poczucia, że oni biorą w swoje ręce no, decyzje za to, czym się zajmują w tym danym momencie. Chcemy, żeby nasi uczniowie byli jak najbardziej samodzielni, jak najbardziej oderwani od nas, ponieważ jakie jest marzenie każdego terapeuty? To Ewka na pewno potwierdzi. Chcemy, żeby nasi uczniowie nie byli od nas uzależnieni, żebyśmy nie musieli przy nich ciągle stać, ciągle im podpowiadać, żebyśmy widzieli, że ten uczeń po prostu sam wie, co ma zrobić, sam decyduje, co ma zrobić. Ta siła decyzji to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, szczególnie w momencie, kiedy dziecko zaczyna się robić coraz starsze i coraz większe i coraz bardziej dojrzałe, to zaczyna być niezwykle istotne, żeby mogło samo podejmować decyzje. Takie plany aktywności też na przykład na przerwie zmniejszają poziom lęku i budują takie poczucie bezpieczeństwa. To też nam zmniejsza w efekcie możliwość wystąpienia tak zwanych trudnych zachowań, których staramy się unikać w szkole i w ogóle w życiu naszych dzieci. Pozwala to też dzieciom jakby ogarnąć czas i przestrzeń. Widzą, jakie kolejne czynności będą następowały po sobie i w jakim czasie. Na przykład plan lekcji to też jest pewnego rodzaju plan aktywności. Dziecko wie, że za chwileczkę będzie miało religię, a potem będzie miało polskie, a potem będzie miało coś innego i wie, w jakim miejscu się to zdarzy. Czyli wie, że będzie musiało się na przykład przenieść do innej sali. Więc pomaga mu to jakby przewidzieć pewne okoliczności i przygotować się na nie. Jest to bardzo ułatwiająca rzecz w sytuacji, kiedy na przykład przychodzi pani na zastępstwo albo wiemy, że ktoś przyjdzie na zastępstwo, że coś się zmieni w stałej strukturze dnia naszego dziecka. Warto sobie przygotować, tu Ewa opowiadała o takiej fajnej chmurce z napisem UPS jako symbolu takiej nagłej zmiany w rzeczywistości, jakaś wpadka się zdarzyła, nie ma nauczyciela, przyjdzie ktoś na zastępstwo, ups, będzie zmiana, nie będzie teraz historii, pójdziemy teraz do biblioteki. Przyklejamy sobie takie ups na nasz plan aktywności i dziecko już wie, już jest ostrzeżone, więc już może się poczuć uspokojone, bo jest poinformowane, że nastąpi coś będzie coś innego niż się spodziewało. Też te plany aktywności, ponieważ w nich za chwilę Państwo zobaczą, pojawiają się różne czynności, które przeplatamy, tak jak Ewa mówiła, od łatwiejszych do trudniejszych, od tych bardziej ulubionych do tych mniej ulubionych. Przez to, że je ze sobą przeplatamy, to wzmacnia motywację do tego, żeby zrobić coś, co nam nie sprawia przyjemności, bo widzimy, że już za chwilę czeka nas coś, co bardzo lubimy robić. Na przykład jeżeli już coś przepiszemy, to za chwilę widzimy, oho, będę na przykład układał swoje ulubione puzzle. Też warto pamiętać, że jak będą Państwo tworzyli plany aktywności i będą Państwo tam włączali różnego rodzaju aktywności, żeby te aktywności od czasu do czasu zmienić i sprawdzić, czy dziecko nie wybiera zawsze tej samej aktywności. Jeżeli tak jest, to tą aktywność dyskretnie musimy usunąć i włożyć na jej miejsce coś innego, żeby dziecko miało możliwość wyboru z innej puli aktywności. No oczywiście te plany aktywności uczą też podejmowania decyzji, co jest bardzo ważne u naszych uczniów, bo oni często stoją i mówią, nie wiem, co mam ze sobą zrobić, a to proszę, masz do dyspozycji, możesz układać puzzle, możesz czytać komiks, co wybierasz? Wybieram komiks, tak jak mój uczeń Dawid na przykład. Jest jeszcze jedna zaleta tych planów aktywności, można w nie wpleść interakcje społeczne. Możecie Państwo na przykład wpleść tam taką informację, że tego dnia na przykład trzeba powiedzieć cześć koledze albo zaprosić go do wspólnej zabawy. I to już będzie taka wskazówka dla naszego dziecka, że coś się musi zdarzyć i on coś tam ma zrobić fajnego i jego życie będzie nabierało zupełnie innych barw i kolorów. A teraz Ewa pokaże Państwu, jak takie plany aktywności wyglądają realnie.
i co ewentualnie można z nimi zrobić. Tutaj na pierwszym slajdzie widzą Państwo różnego rodzaju plany aktywności. To są plany aktywności, które u nas w ośrodku stosowaliśmy. I jak Państwo widzą, plany aktywności mogą być zarówno obrazkowe, poprzez takie, które są oparte na symbolach. Oczywiście mogą też być plany aktywności pisane. Wszystko to oczywiście dostosowujemy do możliwości danego ucznia, bo w planach aktywności możemy zawrzeć zarówno samodzielną zabawę już u małych dzieci, możemy umieścić także spędzanie czasu wolnego u starszych dzieci, gdzie to nie tylko jest zabawa, ale także oglądanie telewizji, ćwiczenia jakieś fizyczne, gra na instrumencie, tak? Oczywiście w plan aktywności możemy też zawrzeć edukację, tak? Czyli po prostu wkładamy jakieś zadania stricte edukacyjne do określonych tam segregatorów czy koszyków i dziecko po prostu po kolei zgodnie z planem aktywności wykonuje te zadania. Cała samoobsługa, czyli takie codzienne funkcjonowanie w domu też może się zawrzeć w planie aktywności. Wszelkie też obowiązki domowe, tak? Może być plan aktywności, gdzie najpierw dziecko myje umywalkę, potem rozpakowuje zmywarkę i na koniec odkurza swój pokój. No i to, co powiedziała już Agnieszka, te interakcje społeczne, tak? To jest cudowne miejsce, gdzie można właśnie wrzucić interakcję społeczną, nawet robić to tak, że między zadaniami jakimiś innymi, nawet edukacyjnymi, gdy nagle wrzucamy taką interakcję, idź, przybij piątkę z bratem w domu, tak? Albo interakcja, zaproś kolegę do gry w karty, na przykład na przerwie, tak? Także jest to naprawdę bardzo, bardzo dobra metoda. Tutaj widzą Państwo po lewej stronie taki plan aktywności oparty na obrazkach, obrazkowy. To jest przedstawiony plan na tą okolicę, gdy dzieci jedzą śniadanie, tak? Najpierw jest pokazane, że dziecko będzie szykowało sobie, będzie myło ręce, potem będzie jadło śniadanie i będzie tam miało znowu jakieś zajęcia. Drugi plan aktywności też jest oparty na obrazkach, ale ma inną formę, tak? Takiego odwróconego segregatora i przerzuca się te kartki. I z takim ten symbol, te same symbole, które są w planie aktywności, są w tych zielonych koszyczkach. I dziecko po prostu podąża do koszyczka z takim symbolem. Tutaj jest kolejny znowu plan aktywności stworzony za pomocą zdjęć. Widać tutaj umywalkę, więc to prawdopodobnie jest albo mycie rąk, albo zębów. Następny plan aktywności jest oparty na cyfrach, na symbolach cyfr i dziecko widząc daną cyfrę podąża do gazetownika z takim numerem, bierze ten gazetownik i wykonuje zadanie, które jest w gazetowniku. Na końcu, dalej na zielonej tablicy jest rozpisany plan, to jest akurat taki plan do pracy w małej grupie i po prostu zawsze nauczyciel rano na tą pierwszą część dnia pisał uczniom taki plan tych zajęć. Oczywiście uczniowie muszą wszyscy umieć czytać, a tutaj na ostatnim jest już taki plan, który to nauczyciel dyktuje uczniowi, zapisz sobie swój plan dnia, dyktuje mu po kolei, co będzie robił i uczeń sobie po prostu podąża za tym planem i to zadanie, które zrobi już, to sobie po prostu skreśla już jako zadanie gotowe. Tutaj jest taki plan przykładowy na samodzielność, tak? To jest plan, gdy dziecko po skończonych zajęciach ma się już, wybiera się już do domu i ma w szatni się ubrać i wyjść i pójść do busa. Jest wszystko po kolei zrobione i tym granatowym prostokątem, ten prostokąt jest na początku na górze i on schodzi na dół, tak? To uczeń przekłada prostokąt i to zadanie, które jest przy prostokącie, wykonuje. Kolejny plan dotyczy
pakowania i rozpakowywania plecaka. To się wydaje nam takie łatwe, tak, że dziecko przychodzi i mówisz rozpakuj plecak. No to nie zawsze jest takie łatwe, tak, bo dzieci nie do końca rozumieją, co to znaczy i też nie rozumieją tego, że rozpakować plecak to znaczy wyjąć z niego wszystko, tak? Więc tutaj mają dokładnie rozpisane, co to znaczy, że ma wyjąć i potem jeszcze, gdzie ma te rzeczy odłożyć, tak? Konkretnie, że nie tylko, że ma wszystko wyjąć i położyć na ławce, tylko ma te rzeczy rozłożyć w odpowiednie miejsca. Natomiast po zakończeniu zajęć ma też wypisane, co po kolei ma do tego plecaka spakować. Następny plan aktywności to jest też rozpakowywanie plecaka, ale jest to plan łatwiejszy, tak, mniej skomplikowany i on jest jeszcze wsparty rysunkiem, tak, więc jest to dziecko, które albo dopiero uczy się czytać, albo czyta metodą globalną i może mieć jakiś jeszcze problem, dlatego jeszcze obok jest podpowiedź rysunkowa. I to już jest taki plan dla starszego ucznia, który akurat nie pisał ręcznie w szkole, tylko pisał zawsze na laptopie, korzystał z laptopa, więc tutaj ma po kolei napisany, w jaki sposób ma się przygotować do lekcji, co ma robić na tej lekcji i potem co ma zrobić na koniec, tak? I tu jest jeszcze taki, po prawej stronie to jest taka bardzo skrótowa opcja, tak? Już dla ucznia, który potrzebuje tylko krótkiego hasła. On już doskonale wie, co ma robić, tylko potrzebuje takiej po prostu szybkiej podpowiedzi. I tak wyglądają nasze plany aktywności. Przy planach aktywności bardzo dobrze jest też korzystać albo z timera, bo są takie rzeczy, takie czynności, które się nie kończą, tak? One nie mają swojego naturalnego końca. I jeśli wrzucimy w plan aktywności, że gram 15 minut na komputerze, to dobrze jest mieć timer i od razu dziecko sobie ustawia ten timer. Timer zapika po 15 minutach. My też to słyszymy i wiemy, czy dziecko podążyło dalej ze swoim planem, czy przypadkiem tam nie kombinuje i nie wydłuża sobie tego czasu. Wiem też, że niektóre dzieci nie lubią może timera, ale na przykład wiem, ostatnio gdzieś przeczytałam, że świetną metodą są też klepsydry i podobno są już takie klepsydry nie tylko minutowe czy dwie, ale też klepsydry na dłuższy odcinek czasu, a plany motywują też może do tego, żeby uczyć dziecko właśnie znajomości zegarka, tak, żeby po prostu umiało odliczyć sobie kwadrans na zegarku, także pamiętajmy też właśnie o tych czynnościach, które nie mają swojego naturalnego końca, żeby, no, bo pograj na komputerze to może być zbyt atrakcyjne, tak? Kuszące. Możemy się zdziwić, że dziecko siedzi do wieczora i uważa, że wszystko jest w porządku. Tak, to prawda. Ja myślę, Ewa, że i tak żeśmy się rozgadały, ale pewnie pojawią się jeszcze jakieś pytania, więc zaprosimy Państwa do zadawania pytań. Może będziemy mogły pomóc w miarę naszych możliwości. A jeżeli chodzi o plany i kontrakty, to chyba będzie już na tyle, prawda? Generalnie zachęcamy Państwa do tego, żeby Państwo próbowali. Dajcie sobie też prawo do popełniania błędów, bądźcie dla siebie wyrozumiali. Nie jest to łatwe od razu zrobić wszystko perfekcyjnie, ułożyć perfekcyjny kontrakt na przykład dotyczący pewnych zachowań. Czasem może coś nie zadziałać. Też trzeba się na to przygotować w swojej pracy terapeuty i nauczyciela. Natomiast, no, jak to mówią mądrzy ludzie, nie popełnia błędów tylko ta osoba, która nic nie robi, prawda? Więc no, zachęcamy do różnego rodzaju prób i błędów również też. Tak. Ja sama muszę powiedzieć, że często kontrakt wydaje mi się, że jest napisany w porządku, że jest czytelny dla wszystkich, był niewytłumaczony, a potem się nagle okazuje po dwóch dniach, że trzeba go zupełnie przeredagować, zmienić i po prostu go zmieniamy, mówimy, że wiesz, tu nie było jednak dobrze, trzeba to zmienić, zrobimy tak, będzie lepiej dla wszystkich. Zachęcam też bardzo Państwa do podejmowania takich prób,
do szukania jeszcze może innych pomysłów. Może tutaj nasze opowieści będą tylko taką inspiracją. I zachęcam w ogóle do stwarzania przyjaznej szkoły dla dzieci ze spektrum, żeby mówić o tym, przekonywać innych, że czasami niewiele potrzeba, żeby szkoła się stała bardziej przyjazna dla naszych uczniów, którym jest naprawdę bardzo trudno. Tak. I myślę, że takim fajnym akcentem możemy skończyć. Ewa, ja dziękuję Państwu. Ja również bardzo dziękuję za uwagę. I zapraszamy do zadawania pytań. Dziękujemy.